Trenerze, przegrywamy niestety z Sokołem Łańcut. Mniej więcej przez całe spotkanie ta przewaga gości oscylowała w granicach 10 punktów, ale można było odnieść wrażenie, że można było trochę więcej z tego meczu wycisnąć, bo momentami tak trochę taką pomocną dłoń dawaliśmy gościom. No właśnie, ja bym to nazwał prezentami, które rozdawaliśmy, natomiast graliśmy słabo dzisiaj. Łańcut się wykazał większym doświadczeniem, niczym nas nie zaskoczył tak naprawdę. W momencie, jak się zbliżaliśmy na 6, 7, 8 punktów, odrabiając tą stratę 12-13 punktową, znowu się wkrada seria dwóch, trzech strat, niecelnych rzutów spod kosza, niecelnego osobistego, błędy w ataku i znowu Łańcut odjeżdża. Naprawdę bardzo dużo siły musieliśmy włożyć w to, żeby wrócić do jakiegoś kontaktu, a potem proste błędy. No dzisiaj Łańcut się wykazał lepszą po prostu jakością graczy, ale myślę, że jutro jest nowy dzień, jesteśmy pod ścianą. Musimy się pozbierać i zagrać tak jak w drugim meczu w Łańcucie. Szczególnie w pierwszej kwarcie, bo zbyt dużo miejsca było w obronie, bo można było odnieść wrażenie, że bardzo łatwo wchodzili w waszą obronę i szkoda tego początku drugiej połowy, gdzie mieliśmy problem zdobyć punkty w początkowych fragmentach. Właśnie to najbardziej boli. Powiedziałem zawodnikom przed chwilą, że to play-offy to jest taki czas, gdzie no nie można przegrać na 1-0 penetracji i dać zawodnikowi prostego rzutu, prostego lay-upu. No tutaj się każdy punkt liczy, każda zbiórka się liczy. Myśmy dzisiaj zbiórkę na własnym parkiecie przegrali zdecydowanie i to było widać w pierwszej połowie. Łańcut nam skakał po głowach i to się tak wszystko zebrało do kupy. My się zablokowaliśmy w pewnym momencie w ataku, no i tak się złożyło. Jest nóż na gardle, jutro kolejne spotkanie, no ale pokazaliście weekend wcześniej, że mecz meczowi nie jest równy. No tak, jeżeli podchodzimy do tego ambitnie, a tak podchodzimy, bo założyliśmy sobie, że dużo już ugraliśmy w tym sezonie, wszystko co pójdzie dla nas to jest na plus, więc to jest ta nasza ambicja, no to jest faktycznie jesteśmy pod ścianą, bo jest 2-1 dla przeciwnika, natomiast no, jutro musimy zagrać na większym luzie w ataku, no, ale spiąć się w tej defensywie, bo to jest bardzo ofensywny zespół, najbardziej ofensywny zespół w lidze i jeżeli to poprawimy te błędy dzisiaj, które sobie przeanalizujemy rano, poprawimy jutro w meczu, no to jestem optymistycznie nastawiony do tego meczu.